Zanim zamknęły się bramy getta, warszawscy Żydzi zdążyli już przejść szereg upokorzeń. W miejskim krajobrazie zaczęło brakować dla nich miejsca. Okupant zakazuje im chodzenia do restauracji i kin. Nie mogą pojawiać się na reprezentacyjnych ulicach i placach. Wreszcie wszyscy zostają zobowiązani do noszenia gwiazdy Dawida. W ten sam sposób muszą oznaczyć swoje sklepy i lokale usługowe. To nie wszystko. Dochodzi jeszcze praca przymusowa i poniżanie na ulicach. Represje najwcześniej dotykają tych, których Niemcom rozpoznać najłatwiej – Żydów ortodoksyjnych. Wiosną i latem 1940 roku północno-zachodnia część Śródmieścia stopniowo odgradzana jest wysokim murem, ale nikt nie spodziewa się jeszcze, że niedługo będzie to teren zamknięty. Słowo getto jest zakazane. Okupant utrzymuje, że tworzy trzy osobne dzielnice – niemiecką, polską i żydowską. Żeby dokonać tego podziału, ćwierć miliona warszawiaków musi zmienić miejsce zamieszkania. Jak to jest, kiedy z dnia na dzień znika co trzeci znajomy? Tak stało się 16 listopada 1940 roku. Wtedy zamknęły się bramy warszawskiego getta. Za tym murem znalazł się co trzeci warszawiak. Zamkniętych zostało 400 tysięcy z 1 200 000 mieszkańców przedwojennej Warszawy. Obszar, który objęło getto, to 307 hektarów. Ile to jest? To przestrzeń, która dzieli Pałac Kultury i Nauki od Dworca Gdańskiego. Na tym terenie były 1483 kamienice. Już przed wojną było tu ciasno. Teraz warunki życia miały się jeszcze pogorszyć. Początkowo do getta prowadzą 22 bramy. Pilnuje ich policja niemiecka, granatowa i żydowska. Ale stopniowo kolejne z nich zaczęto zamykać na stałe. Dzielnica ma być jak najszczelniej odizolowana od miasta. Tymczasem ci, którzy zostają tu uwięzieni, prędko zaczynają znajdować sobie odpowiedniki tego, co zostawili za murem. I tak Sienną nazywają alejami ujazdowskimi getta, Leszno mianem Marszałkowskiej, a Grzybowską, przy której mieszczą się siedziby instytucji, Placem Teatralnym. Mieszkańcy tych ulic też nie są jednakowi. To ulica Chłodna. Na mapie getta łatwo ją odnaleźć, bo z powodów komunikacyjnych ta ulica była z getta wyłączona. Środkiem jeździł tramwaj. Ale to też ulica, która oddzielała w taki umowny sposób dwa różne światy. Na północ od niej, tu gdzie Muranów, mieszkała biedota, mieszkali drobni handlarze, mieszkali rzemieślnicy. Część południowa to z kolei miejsce pięknych kamienic, w których kwaterowała elita. Także ta ulica była też taką umowną granicą między tymi dwoma różnymi rzeczywistościami. Obecnymi też w getcie. Na mapie dzielnicy zamkniętej było też kilka wyjątków. Gmach sądów na Lesznie, enklawa ewangelików, Pawiak czy więzienie i teren browaru Haberbusz i Schiele nie zostają włączone do getta. Taka sytuacja z niewielkimi korektami granic trwa do sierpnia 1942 roku, czyli czasu wielkiej akcji likwidacyjnej. Do Treblinki zostaje wtedy wywiezionych 300 tysięcy mieszkańców. Niemcy decydują się więc na zmniejszenie obszaru dzielnicy zamkniętej. Dotychczasowe małe getto zmieni swój status, a pozostali przy życiu Żydzi będą odtąd mieszkać tylko na północ od ulicy Leszno. Getto szczątkowe nie stanowi zwartej tkanki miejskiej, składają się na nie oddzielone od siebie kwartały. Zakwaterowani są tam ci, którzy pracują w niemieckich zakładach produkcyjnych, czyli szopach. Pomiędzy nimi są dzikie tereny, ulice, po których nie wolno ani chodzić, ani mieszkać. Właśnie dlatego dziś pamięć o powstaniu w getcie warszawskim koncentruje się na tej przestrzeni, czyli na Muranowie. Miejsce walk rozpoznać nie trudno. Nie ma tutaj żadnej starej zabudowy, żadnych starych kamienic. One zostały wypalone i jeśli pozostałości są, to pod tymi pagórkami. Południowa część getta już wtedy nie znajdowała się na terenie dzielnicy zamkniętej, okolice Pałacu Kultury, Siennej czy Krochmalnej. Dlatego tam wciąż możemy zobaczyć stare kamienice. To choćby przypadek Próżnej. Choć do sierpnia 1942 roku od reszty miasta dzielił ją wysoki mur, później znalazła się poza terenem getta. Ale duch dawnych mieszkańców towarzyszy jej do dziś.